kurwa już tam stoi. Na niego się zrobi. Mówi, mamy kurwa 5 torb ważący kurwa 50 kilo. I to się wtedy mówi, to ja bym powiedział, że nie, bo naprawdę bym tego nie ziął. Nie ziąłbym, za chuja bym tego nie ziął. Naprawdę bym tego nie ziął, to kurwa chciał, to bym nie ziął. Jeszcze kurwa by może z 2 osoby były, ale to też nie tutaj wiesz do tyłu, bo to też by to nie weszło. O takim czymś to się informuje zawsze kurwa. To dobrze, że się tak złożyło, jak się to złożyło, kurwa. Kurwa, ty nawet nie dopuszczam i niczego to nie zachowa. Przejebane by było, to dobrze, że ona kurwa miała czym jechać. Ja nie wiem o co by to zrobił. Jak ja bym kurwa miał jeszcze sprawnego wiesz Mercedesa, to bym na najwyżej po ojca stuknął. Bo on nie pił kurwa dzisiaj, to by się jakoś kurwa udał. Tak, to chuja. Nigdy kurwa się tak nie robi, zawsze kurwa się mówi, bo on mi mówi 5 walizek, no tutaj to ja wsadzałem nawet więcej, tylko że jakie, to były takie malutkie, a nie kurwa takie, to nie są walizki, tylko to są torbiny kurwa, które ważą kurwa 50 parę kilo kurwa. No i skończyło się wszystko ok i jest dobrze.
za 100 metrów. Trzymaj się lewego pasa. To dobry chuj, no to nie, no musieliby zostawić albo lód, albo mogą mnie zostawić i tak ja mówię, obecnyłaś to kurierem, mówię, coś kurwa, byś kurierem by mu przyszło kurwa za jakieś dwa dni, nie? No do srandu to innego by nie było być tamten, tylko zabrać to co jest wiesz, potrzebne i kwitać. Zawsze się kurwa informuje. Słuchaj pani, jest taka sprawa, jest nas kurwa trzech. Sami oni gabarytowo są kurwa swezy ludzie. Swez, on jest byk. Ona jest dość taka przytyta. Dziecko. Kurwa cztery osoby i jeszcze takie torby, no ludzie, no to kurwa, no to jest brak jakiejkolwiek kurwa myśli. Ja mówiłem, że mam samochód osobowy. Ja mówiłem, bo ona dzwoniła do mnie. Bodajże dzwoniła do mnie, nie wiem kiedy. Nie wiem kiedy ona dzwoniła do mnie w poniedziałek zeszły? Chyba tak. Czy jakoś tak było. Ja jej to mówiłem, że kurwa, że samochód osobowy. Że to jest zajebisty auto osobowy, jak to baba, nie? Zrozumiała sobie, że pakowne jakieś auto i chud. To ja przypuszczam, nawet jakby przyjechał puls, chyba żeby tylko ich brał, też żeby to pomieścił, ale jakby kurwa miał już pakiet osób, to ja nie wiem, czy się kurwa zabrał.
mogli kurwa sobie szukać kurwa auta większego. Tyle do samolotu, kurwa. To się wysyła kurierem, tak jak inni robią. Teraz jest dla nich też, kurwa, uganiaszko. Uganiaj się z tymi, kurwa, torbami. Nie załatwia nigdy sprawy, bo ja jej mówiłem, bo ona dzwoniła bodajże w zeszły poniedziałek do mnie i pyta się, czy najpierw chodziło tu właśnie o dzisiaj. Mówię tak, oczywiście odbiorę, nie ma żadnego to problemu, bo wiedziałem cenę i tak dalej. I ona się pyta, jakie ma auto. Ja mówię, osobówka to. Okej, okay. No to kurwa okej, okay, no to dobrze. Dzwoniła do mnie wtedy w czwartek, jak ja wracałem z Katowic i mówię, nie mam czasu rozmawiać, bo jestem w trasie. Mówię, niech pani wie, zadzwoni jutro. Nie zadzwoniła w piątek, tylko w sobotę. Umówiliśmy się. Fakt, że on mówił, że... On mi mówił, bo on wtedy najpierw dzwoniła ona w sobotę i dała jego. I on mówi taki, że 5 ton. To mówię, 5 torebek, tak jak ludzie wożą. Mówię, spoko, wejdzie. To kurwa torby takie jak... Nie, naprawdę to z tego by mogły być jaja. To dobrze, że to się tak skoczyło, tak, że tak powiem...